Chciałam zobaczyć wszystko, ale też miałam taki moment, kiedy postanowiłam zobaczyć po jednym spektaklu z repertuaru wszystkich krakowskich teatrów. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Witamy Was w pierwszym odcinku naszego wakacyjnego cyklu, czyli letniej szkoły podcastu o teatrze. I chciałam zainaugurować tę serię spotkań, pytając Ciebie, Kasiu, w jaki sposób wybierasz spektakle, na które chodzisz do teatru? Zazwyczaj spektakle wybieram kierując się nazwiskiem reżysera lub reżyserki, która ten spektakl firmuje, bo jakoś najczęściej, chyba najłatwiej jest mi podążać za stylami reżyserskimi, które lubię i za osobami, które wydają mi się ciekawe. Z pewnym wyjątkiem w postaci spektakli lokalnych regularnie sprawdzam repertuar Łaźni Nowej w Krakowie i Narodowego Starego Teatru i tutaj jakby staram się widzieć większość przedstawień, które te teatry produkują, co często też jest połączone z tym, że robią tam spektakle reżyserzy i reżyserki, którzy mnie interesują. Ale też jest mi się dużo łatwiej wybrać na spektakle, które są właśnie tutaj na miejscu. I trzecie takie źródło, no to są oczywiście zlecenia od redakcji, czyli jeżeli pisze do mnie jakaś redakcja, z którą współpracuję, czy chciałabym coś zrecenzować, no to zaglądam i decyduję, czy mnie zainteresuje, ale przede wszystkim, czy mam czas przyjąć zlecenie. A czym ty się kierujesz, Kasiu, wybierając spektakle? I w ogóle mam taki rytuał, że zazwyczaj raz w miesiącu przeglądam rzeczywiście programy instytucji i teatrów, które mnie interesują, więc tutaj już pierwsza rzecz, czyli patrzę na instytucje i zaznaczam spektakle, które mogą mnie w jakiś sposób przyciągnąć. Też zaglądam na stronę e-teatru, gdzie jest taka zakładka jak premiery i sprawdzam po prostu, jakie premiery są w najbliższym miesiącu i co z tego jest dla mnie fajne, jest dla mnie ciekawe. No ja oczywiście jestem recenzentką i pisanie recenzji stanowi dość dużą część mojego budżetu. W związku z tym też myślę pod redakcję, tak? Że czytając kolejne tytuły, myślę sobie, że na przykład o, ten spektakl byłby interesujący, załóżmy dla dwutygodnika, a ten dla Didaskaliów, a ten dla Gazety Wyborczej. I znając specyfikę tych mediów, wiem mniej więcej, jakie rzeczy są dla nich ważne i jakie rzeczy interesują ich czytelników. No i też oczywiście od razu szukam argumentów na ich korzyść, czemu warto je zrecenzować, no bo też to są argumenty na moją korzyść, jako osoby poszukującej zleceń. Oprócz tego, w jaki sposób jest ważny dla mnie temat, to o czym dany spektakl także opowiada, no bo zawsze zakładam, że nawet jeżeli nie będzie on super udany, to może się czegoś dowiem na przykład, albo spotkam się z jakimś książką czy tekstem, który jest mi bliski. No ale chyba na pierwszym miejscu jest to, co u Ciebie, to znaczy bardzo chętnie oglądam spektakle reżyserów i reżyserek, których lubię i ciekawi mnie, w jaki sposób też ich teatr się rozwija, co nowego się pojawia i tutaj zawsze chętnie zajrzę na spektakl, nie wiem, Michała Burczucha, Cezarego Tomaszewskiego, Agnieszki Jakimiak, czy też Anny Smolar. Tutaj tak wymieniam te nazwiska, ale ta lista oczywiście jest dużo, dużo dłuższa. No i też czasem, muszę przyznać, mam takie fazy, kiedy uważam, że jestem niewystarczającą teatrolożką i na pewno za mało oglądam i na pewno nie widzę tych ważnych rzeczy. No i wtedy, kiedy łapią mnie takie myśli, no to już po prostu patrzę, co w moim otoczeniu można jak najszybciej zobaczyć, tak żeby się trochę nakolekcjonować tych spektakli i uspokoić swoje sumienie, ale staram się już jakoś bardziej nad tym panować i ograniczać tę liczbę spektakli też z takim poczuciem, że nie muszę widzieć absolutnie wszystkiego. Ale też wiem, Kasiu, że ty, kiedy byłaś studentką, też miałaś taką metodę, że oglądałaś po prostu jak najwięcej bardzo, bardzo różnych rzeczy. Tak, to znaczy ja w ogóle w okresie studiów miałam założenie, żeby zobaczyć wszystko z repertuaru Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Także to było związane z tym, że w Starym Teatrze wówczas były bardzo tanie wejściówki. To jeszcze o tym, czym są wejściówki do teatru, będziemy dzisiaj mówić, ale wtedy rzeczywiście te wejściówki były bardzo, bardzo tanie, więc najłatwiej było nam chodzić do Starego Teatru. I chciałam zobaczyć wszystko, ale też miałam taki moment, kiedy postanowiłam zobaczyć po jednym spektaklu z repertuaru wszystkich krakowskich teatrów, czyli także teatrów ofowych, także mniejszych teatrów. Wyszukiwałam, jakie są teatry w Krakowie i szłam zobaczyć,
co dają, co tam można zobaczyć, jaki typ teatru, czy mnie to interesuje, czy mnie to nie interesuje. I rzeczywiście nie ma, dzisiaj w dzisiejszym odcinku odpowiadamy na pytanie, jak wybrać dobry spektakl dla siebie, kiedy jest się początkującą osobą chodzącą do teatru. I tutaj oczywiście nie ma jakiejś złotej recepty. Jest ryzyko, że nam bierzemy się na coś, co nam się nie spodoba, ale też często jest tak, że na początku jesteśmy, wydaje mi się, że są dwie możliwości, to znaczy pierwsza możliwość jest taka, że jesteśmy oczarowani, a potem odkrywamy, że być może ten spektakl, którym byliśmy tak oczarowani, wcale nie był taki dobry, a druga możliwość jest taka, że na początku teatr wydaje nam się dość okropny i trochę jest tak, jak zawsze myślę sobie o teatrze, jak o takiej jeździe na rowerze, czyli że po prostu jest wszystko tak chybocze, jest takie okropne, ale w pewnym momencie łapiemy jakby równowagę i zaczynamy płynnie jechać i już to zapamiętujemy. I trochę mam wrażenie, że tak jest z teatrem, że na początku dużo jest nowych rzeczy, także dlatego, że jesteśmy przez polską szkołę bardzo mocno przygotowywani do analizy tekstu i w ogóle do tekstualności, a w dużo mniejszym stopniu do analizy wizualności. Więc teatr, który jednak porozumiewa się z nami za pomocą bardzo różnych środków wyrazu i różnych bodźców, ale przede wszystkim poprzez medium aktorskiego ciała, jest, czy może być na początku trudny do oglądania. Więc złotej recepty nie ma, ale coś, co można robić, jeżeli się ma oczywiście możliwości czasowe i finansowe, no to po prostu oglądać jak najwięcej i sprawdzać, co nam się podoba, wybierać bardzo różnorodne przedstawienia, być może też oglądać nagrania. Będziemy też w naszym cyklu facebookowym pokazywać wam strony, na których możecie za darmo lub za niewielką opłatą oglądać spektakle w internecie, więc może też oglądać właśnie nagrania w wolnych chwilach i patrzeć, co nas interesuje, co lubimy i jaki typ teatru chcemy dokładniej i uważniej zgłębiać. Jak zaczęłaś z tą metaforą jazdy na rowerze, to dobrze wiesz, że jestem osobą, która bardzo nie lubi jeździć na rowerze, chociaż potrafi. I pomyślałam, że na początku jest ciężko, a potem też jest okropnie, ale jakby z mojej perspektywy nie zawsze tak jest. Jakby powiedziałam o tym, że no rzeczywiście, jakby nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, na co trafimy, choćbyśmy byli nie wiadomo jak dobrze przygotowani. Też wydaje mi się, że jakby ta różnorodność, o której mówiłaś, jest super ważna i żeby się wybadać i zobaczyć po prostu w jakim kierunku gdzieś tam najbardziej ciągnie. Ale jeżeli chcemy w jakiś sposób uszczegóławiać już te nasze potrzeby teatralne, myślę, że bardzo ważnym jest takie pytanie o rodzaj tego teatru, który nas pociąga, który może być takim naszym zaproszeniem i otwarciem do tego świata teatru. Ja myślę, że też warto skupić się na takich swoich intuicjach i patrzeć, co nas też pociąga w innych formach sztuki. I jeżeli interesuje cię na przykład właśnie klasyka, lubisz, kiedy aktorzy są skupieni bardzo na słowie i w ogóle chcesz iść w tym kierunku, co mówi dany dramat, wtedy chyba dobrze spojrzeć na repertuary teatrów dramatycznych. Być może, jeżeli właśnie cię pociąga ta miłość do słowa, no to tych, które cieszą się opinią bardziej klasycznych. A jeśli zależy ci na jakiejś reinterpretacji klasyki i nowym odczytaniu, no to chyba warto w opisach instytucji i spektakli poszukać takich słów jak progresywny, nowe podejście, zaskakujący. Też może popytać osoby, które znasz i które jakoś bardziej się tym teatrem interesują, żeby zobaczyć, jaką opinią cieszą się instytucje. Też wydaje mi się, że można śmiało zadzwonić do jakiejś instytucji, do biura obsługi widza i trochę podpytać pani sprzedające albo panów sprzedających bilety o to, co jakby najbardziej w repertuarze tego teatru mieści się w tych twoich oczekiwaniach. Jeżeli z kolei interesuje cię śpiew, ruch, lubisz duży splendor, wirującą obrotówkę i sypiący się z każdej strony brokat, być może warto zajrzeć do repertuarów teatrów muzycznych. Z kolei, kiedy interesuje cię taniec, choreografia i tak dalej, no to znowu jakby jest pewien gatunek teatru, które zajmują się nową choreografią, które zajmują się teatrem tańca i w zależności od tego, co cię najbardziej interesuje, znowu te repertuary mogą cię przyciągnąć. No a z kolei tutaj, jeżeli lubisz taki bliski kontakt z aktorem, no i jakby skupiać się na pracy, jeśli masz problem ze skupieniem się na kilku rzeczach jednocześnie, no to może dobrym wyjściem będzie monodram. Chociaż mi się akurat wydaje, że monodram jest super ciężkim gatunkiem teatralnym, no bo ponieważ aktor jest na scenie sam, zazwyczaj w skromnej dość scenografii, no to jakby wszystko jest na jego plecach. No i ja osobiście nie lubię monodramów,
ale to nie znaczy, że wszyscy nasi słuchacze mogą ich nie lubić. A tak naprawdę myślę, że warto po prostu zajrzeć do każdego z tych gatunków, o których teraz mówiłam, albo w ogóle do jeszcze wielu innych gatunków i zobaczyć przynajmniej jeden czy dwa spektakle, po to choćby, żeby sprawdzić, czy to jest dla mnie, czy chcę się gdzieś tam dalej zagłębiać w ten nurt. Chyba im większa różnorodność wrażeń i tym większa też wiedza o nas jako widzach, jako osobach oglądających, słuchających sztukę, która pozwala nam się określić. Ja też myślę, że ważne jest to, żeby nie słuchać jakichś takich czasami snobistycznych znajomych, którzy sprawiają, że czujemy się głupi, bo na przykład nie podoba nam się albo nie rozumiemy jakiegoś typu teatru. Bo po pierwsze, rozumienie też jest czymś, co się wypracowuje i co przychodzi z czasem, a po drugie, nie wszystko jest dla wszystkich. I jeżeli lubimy jakiś typ teatru, ale inni w naszym otoczeniu uważają go za gorszy, no to może powinniśmy pomyśleć o tym, jakie mamy relacje z naszym otoczeniem, bo tak naprawdę wszystkie typy teatru są ciekawe i wszystkie typy teatru są robione dla widzów i różne typy teatrów mogą być też dla nas odpowiednie i interesujące w różnych momentach naszego życia, bo to też jest ciekawe, że na przykład jeżeli nagle pojawiają się w naszym życiu dzieci, no to nagle teatr dla dzieci, a potem teatr dla młodzieży będzie dla nas interesujący. Myślę też, że warto dać sobie czas, to znaczy nikt nie wymaga, żebyśmy rozpoznali swój gust w ciągu, nie wiem, miesiąca czy roku nawet. Możemy na spokojnie, w swoim tempie i w swoich możliwościach eksplorować te różne gatunki, albo możemy robić też tak, że na przykład chodzimy zazwyczaj na swój ulubiony typ teatru, jeżeli już go znamy, ale czasami próbujemy czegoś nowego i na przykład wybieramy się na wydarzenia do teatru, w którym jeszcze nie byliśmy. Myślę też, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście zapalonymi teatromanami, to dobrym pomysłem jest podsunięcie znajomym pomysłu na dawanie nam na urodziny i inne okazje biletów teatralnych. I wtedy oni wybierają dla nas i trochę ten ciężar wyboru biorą na siebie. Możemy ich poprosić o wybór swoich ulubionych spektakli albo o zabranie nas do teatru. I to jest fajny prezent, bo jest takim prezentem doświadczeniowym, którym przeżywamy i jednocześnie możemy poznawać różne typy teatru za pomocą tego, a nie mamy takiego dużego obciążenia budżetowego. Więc to jest też jakaś możliwość. Jeżeli chodzi o reżyserów, to znowu tutaj myślę, że dość szybko rozpoznajemy, którzy reżyserzy, które reżyserki robią typ teatru, który nas najbardziej interesuje i potem łatwo jest, jeżeli mamy taką możliwość, chodzić na kolejne przedstawienia danej osoby, co często jest trudne, bo na przykład wiąże się z podróżami po Polsce i musimy czekać kilka lat, żeby dany reżyser, dana reżyserka znowu zagościł w naszej miejscowości. W ogóle to jest, to też mówiłyśmy o tym w pierwszym odcinku podcastu o teatrze, trudne bardzo w teatrze, że czasami wymaga podróży i w waszych miejscowościach może nie być dobrej infrastruktury teatralnej albo może nie być tego typu teatru, który lubicie. Wtedy często zostają nam jakieś grania, przedstawień czy właśnie możliwość oglądania teatru online albo kinowe transmisje spektakli teatralnych, bo takie coś też jest. Ale znowu, jeżeli mamy dobrą infrastrukturę kinową w naszej okolicy. Dobrym sposobem na rozpoznanie teatru i rozpoznanie reżyserów, reżyserek, którzy wydają nam się interesujący, jest oczywiście też słuchanie podcastu o teatrze, bo my do naszych odcinków często zapraszamy osoby, które tworzą przedstawienia, zapraszamy reżyserów i reżyserki, aktorów i aktorki. No i możecie posłuchać ich głosów, często opowiadają nam też o swoich przedstawieniach i jeżeli jakiś głos wyda wam się interesujący, no to może warto wybrać się na przedstawienie tworzone przez tę osobę. Jak już mówimy o podcaście o teatrze, jako źródle wiedzy, zapraszamy też na naszego Facebooka i Instagrama, gdzie często dajemy też znać o spektaklach, które nam się podobają. Czasem w stylistkach znajdziecie takie określenie jak znak jakości podcastu o teatrze i staramy się na bieżąco oznaczać nim te spektakle, które właśnie widzimy i które w jakiś sposób nas poruszają, uznajemy też je za wartościowe. Chociaż tutaj oczywiście daje taki wielki przypis, że to, że nam się coś podoba, wcale nie znaczy, że wam się będzie coś podobać i że jednak jeśli chodzi o gusta, no to zawsze to jest trudne, prawda? Komuś dobrać spektakl. Ja jeszcze, kiedy wybieram
spektakle dla siebie. Patrzę na to, tak jak już mówiłam, jakie tematy one poruszają. Albo na przykład zastanawiam się, czy to jest adaptacja książki, która mnie interesowała, czy filmu, który był dla mnie jakiś ważny. To się często dzieje, takie transfery literacko-teatralne bądź filmowo-teatralne. No tylko tutaj znowu przypis, że można się czasem zawieść, jeśli człowiek jest bardzo mocno przywiązany do tego artystycznego pierwowzoru. Jeżeli chodzi o adaptację, no to rozmawiałyśmy też między innymi, jeden odcinek poświęciłyśmy prozie Eleny Ferrante, która pojawia się na polskich deskach teatralnych. Rozmawiałyśmy z Weroniką Szczawińską i Eweliną Marciniak. Te reżyserki sięgały po książki Ferrante i przenosiły je na scenę. Więc to też jest takie głośne nazwisko, bardzo znanej i też tajemniczej pisarki, która może zapraszać i skłaniać nas do tego, by zobaczyć w teatrze, jak to zostało wykonane. Jakoś zderzyć naszą wyobraźnię czytelniczą z tym, co jest pokazywane na scenie. Ostatnio też widziałam spektakl, który również chcę bardzo mocno polecić, Małgorzaty Wdowik, to znaczy Niepokój przychodzi o zmierzchu, bazujący na książce o tym samym tytule. Książka jest bardzo mroczna, powiedziałabym tajemnicza, tworzy taką duszną, trochę paranoiczną atmosferę i wydaje mi się, że to jest przykład tego, jak znakomicie reżyserka na scenę teatralną Wrocławskiego Teatru Pantomimy przeniosła w ogóle takie nastroje, wrażenia, emocje, co się chyba rzadko udaje i jest zawsze takim najtrudniejszym możliwym wyzwaniem stojącym przed reżyserem, reżyserką robiącym adaptację. Oczywiście, dobrym sposobem na rozeznanie się w repertuarze i w tym, co nas może interesować, jest czytanie recenzji teatralnych i tekstów o teatrze. I w tym tygodniu na profilach w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie, będziemy wrzucać dla Was informacje o mediach teatralnych, o portalach i czasopismach, które warto czytać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. No i oczywiście raczej lektura recenzji, też bardzo szybko możemy się zorientować, który recenzent czy która recenzentka poleca spektakle, które nam się też podobają. Jest tutaj doskonałym sposobem, żeby dowiedzieć się, na co chcemy się wybrać do teatru. Jest też tak, że myślę, że te polskie pisma teatralne wymieniają się, to znaczy piszą o różnych przedstawieniach i dzięki temu łapią sporą część polskiego życia teatralnego, chociaż też nie całość niestety. Ale tutaj odsyłam do naszego profilu na Facebooku i Instagramie. Też myślę, że takim dobrym sposobem na łapanie życia teatralnego w pigułce jest śledzenie programów festiwali, których zadaniem jest dokonywanie takiego przeglądu tego, co ważnego działo się w tym sezonie i co możemy zobaczyć. Zresztą znowu o festiwalach również przygotujemy dla Was specjalny wpis na Facebooku i Instagramie. Więc tylko mówiąc w skrócie, możemy się zorientować po prostu, czy w naszym mieście, czy w naszej okolicy jest jakiś festiwal i zaufać jury selekcyjnemu, że rzeczywiście zaprosili coś ciekawego. I takimi festiwalami na przykład jest Boska Komedia i Warszawskie Spotkania Teatralne, pierwsza w Krakowie, drugie w Warszawie, które dokonują takiego przeglądu całości sezonu. Jeżeli interesuje nas bardziej teatr dla dzieci, no to warto w Warszawie zajrzeć na Teatr Korczaka, czy w Poznaniu na odbywające się co 2 lata Biennale Sztuki dla Dzieci. Jeśli interesuje nas taniec, no to jest festiwal Ciało Umysł również w Warszawie, a jeżeli na przykład Teatr Formy, no to Materia Prima w Krakowie i tych festiwali jest dużo, dużo więcej i tak jak mówię, o nich pojawi się również wpis, więc będziecie sobie mogli zapisać w kalendarzu, że trzeba zapoznać się z repertuarem kolejnych festiwali. Festiwale potrafią być bardzo drogie lub bardzo tanie i tutaj jest niestety to najboleśniejsze ograniczenie w chodzeniu do teatru, czyli ceny biletów, które są w ogóle istotne dla naszego też sposobu wybierania spektakli. Przyznaję, że ja też mam takie teatry, do których nie chodzę, ponieważ mają zbyt drogie bilety, więc to jest też coś, co powinniśmy brać pod uwagę. Na to sobie możemy pozwolić. Oczywiście czasami znowu tutaj bilet do teatru może być dobrym prezentem albo dobrym uczczeniem jakiegoś specjalnego wydarzenia.
wydarzenia jeszcze, jeżeli jesteśmy miłośnikami i miłośniczkami tej formy sztuki. Ale chciałam powiedzieć kilka zdań o tym, w jaki sposób można chodzić do teatru trochę taniej. Po pierwsze, istnieje coś takiego w wielu teatrach jak wejściówki, czyli bilety sprzedawane na wolne miejsca na chwilę przed spektaklem. To jest zwykle 15, 20, 30 minut przed spektaklem, różnie w różnych teatrach. I jeżeli kiedyś przyszliście do teatru i zobaczyliście kolejkę ludzi stojących przed kasą i czekających na jej otwarcie tuż przed spektaklem, to prawdopodobnie jest to dobry znak, że dany teatr sprzedaje wejściówki na wolne miejsca, bądź czasami na schody, czyli to jest często bilet bez gwarancji miejsca, czasami taki spektakl, na przykład w Narodowym Starym Teatrze ogląda się siedząc na schodach, ale jest to ciągle sposób na zobaczenie przedstawienia. Drugim sposobem są próby generalne. To nie jest oczywiście to samo, co oglądanie spektaklu, ale trzecia próba generalna zwykle jest bardzo, bardzo bliska temu, co zobaczymy na premierze i po premierze. I czasami teatry ogłaszają, że próba generalna jest otwarta w swoich mediach społecznościowych, albo artyści w swoich mediach społecznościowych zapraszają na próby generalne, więc warto jest, jeżeli macie konta na Facebooku, Instagramie, obserwować artystów i artystki, których lubicie, i teatry. Warto to też robić, dlatego że teatry często dają znać o różnych promocjach i tutaj warto jest też zapisać się na newslettery instytucji, które lubicie, bo przez newslettery często też idą specjalne bilety promocyjne. One często są na ostatnią chwilę, czyli jeżeli dany spektakl się nie sprzedał tak dobrze, jak instytucja zakładała, no to na przykład powiedzmy 2-3 dni później idzie mail o specjalnej promocji na określone hasło. Ale to jest promocja, z której jeżeli mamy czas, mamy wolny wieczór, można skorzystać i często kupić bilety dużo, dużo taniej. Wiele instytucji teatralnych ma też specjalne swoje cykle promocyjne. To często są na przykład bilety kupowane raz w miesiącu taniej, albo specjalne abonamenty, albo karnety, które zapewniają tańsze wejścia, mają promocje w określone dni, albo dla określonych grup wiekowych, bądź zawodowych. Czasami zakłady pracy organizują wycieczki do teatrów w promocyjnych cenach, albo kolportują bilety do teatru dla swoich pracowników, więc to wszystko to są dobre metody, żeby zobaczyć spektakle teatralne trochę taniej. A chciałam cię jeszcze zapytać, już zbliżamy się do końca tego odcinka, bo mówiłyśmy o tych wszystkich sposobach, tej całej wiedzy, którą można wykorzystać na znalezienie takiego idealnego spektaklu dla siebie. Ale czy zdarzyło ci się kiedyś tak pozytywnie zaskoczyć, że szłaś do teatru i myślałaś, że to nie jest dla ciebie, że no chyba ci się nie spodoba, a jednak okazało się, że to jest super spektakl, który jakoś otworzył przed tobą jakieś nowe ścieżki zaglądania w repertuary? Tak, wielokrotnie. Wielokrotnie miałam tak, że szłam do teatru z bardzo złym nastawieniem i okazywało się, że jednak spektakl mi się bardzo podoba, albo że właśnie jest czymś nowatorskim. O jednym takim doświadczeniu już opowiadałam kilkukrotnie na antenie podcastu o teatrze i to był 1989, który też myślałam, że jest bardzo słaby, a okazał się świetnym, świetnym spektaklem. Ale takich doświadczeń miałam sporo i wiem, że pewnie ty też. Ja też zdecydowanie miałam takie spektakle, które bardzo mnie zaskakiwały, co pokazuje, że w sumie nigdy siebie do końca nie znamy i nie możemy założyć, że coś jest dla nas złe, coś jest dla nas dobre. I nawet już mając bardzo sprecyzowany gust ulubionych reżyserów, ulubione instytucje czy ulubiony typ teatru, wydaje mi się, że warto od czasu do czasu wychodzić z tej swojej bańki i zajrzeć do tego, co się dzieje też w innych miejscach, bo być może my się zmieniliśmy, być może coś nowego się dla nas otwiera, czyli eksperymentować zawsze warto. Warto też słuchać podcastu o teatrze, a jeśli macie taką możliwość, wspierać nas na portalu Patronite. I to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy Izabeli Zawadzkiej i Witoldowi Mrozkowi za użyczenie nam mikrofonów. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro mogliście usłyszeć fragmenty utworu Alexi Action, pochodzący z domeny Pixabay. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Cykl Letnia Szkoła Podcastu o Teatrze ma swoje uzupełnienie w naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!